Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę rozchodnik kaukaski. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Rozchodnik kaukaski, gatunek rośliny należący do rodziny gruboszowatych. Pochodzi z Kaukazu oraz Azji Zachodniej, Iran, Turcja. Do Europy został sprowadzony w XIX wieku przez ogrodników. Jest uprawiany jako roślina ozdobna, ponadto występuje w wielu rejonach na niżu Polski, dość rzadko, jako zbieg z upraw. Występuje na siedliskach ruderalnych. Hamefit. Kwitnie od lipca do sierpnia, jest owadopylny, w czasie kwitnienia jest masowo odwiedzany przez pszczoły. Rozchodnik kaukaski, to wieloletnia bylina gruboszowata, zadarniająca dorastająca do 15 cm wysokości. Rozchodnik kaukaski charakteryzuje się mięsistymi bordowymi liśćmi. Rozchodnik kaukaski kwitnie latem, dużymi, ciemnoróżowymi kwiatami w formie baldacha. Wszystkie rozchodniki są bardzo łatwe w uprawie. Bylina odporna na mróz. Rozchodnik kaukaski to roślina ozdobna, szczególnie nadająca się do ogrodów skalnych, obsadzania murków, brzegów rabat oraz jako roślina zadarniająca na suche stoki o południowej wystawie.